Zwalcie się, Boże! Ej, ale nie jest samotny? Jezu, kretyń się w ogóle nie zna chomika. Chomiki są samotnikami. Wcale. Się w ogóle nie lubią towarzystwa innych chomików. W ogóle weź go, zostaw. Ej, ale on ma rację, faktycznie. Dokup mu jakąś koleżankę. Jeszcze zobaczysz, będzie bardzo szczęśliwy. Jeszcze wam zrobią chomiki na zapas. Jezu, debile, to mi się nienormalnie gadać. Chodźcie, dziewczyny, idziemy stąd. Ej, ale rozmawiałem z Zdenkiem, dałabyś mi dokończyć. Ej, no ale czekajcie, my tylko mu dziewczyny chcemy znaleźć. Widziałeś? Ja ona ma takiego świra na punkcie tego chomika. Wiem, jak możemy na tym zarobić. Zamieniaj się w to. Chodź, dawaj. Adam cię wołał. No tylko szybko, chodź, chodź. No, no. No, co masz? Obczaj to. Albo zobacz, czy się tutaj chyba pożegnam się na zawsze. Co tu jest? Żądanie okupu. Podrzucimy jej do plecaka, jak zgarniemy tego głupiego chomika. Ona zapłaci każde pieniądze, żeby go mieć przy sobie. Wchodzisz w to? Ale podzielisz się. No jasne, że się podzielisz, tak to bym o tym nie mówił, debilu. Druga sprawa jest taka, gdzie go schowamy? Schowamy go w składziku, nawet... Masz klucz? Kluczuku kradę. Chodź, idziemy szybko. Oliwier i Paweł są pewni, że koleżanka zapłaci okup, żeby odzyskać chomika. Kretyni. Boże. Wiecie co, możecie na chwilę popilnować Zenka, bo muszę do toalety. Ej, połóż go tutaj, muszę mu zrobić zdjęcie. Zrób zamęt. Ja powiem tylko kopertę i wezmę Zenka, okej? Ej, oddawaj mój telefon! Ej, co jest? Co jest? Ej, czemu je pchasz? Czemu nie zabrałeś ten telefon, co? Dobra, masz! Co, chcesz dostać ten głupi ryj? Wychodź! Już spokojnie! Ale głupek. Nie wiem jak ty, ale ja to wstałem do neta. Hej, ej, co się stało? Paweł jak zwykle się z kimś poszarpał. Zaraz ci pokażemy. Spoko, ale gdzie jest Zenek? On tu był. Ale gdzie jest teraz? Zenek był na tych schodach. Naprawdę. Maria, co to jest? Może pokaż. Co to jest? Albo zapłacisz 200 zł, albo pożegnaj się na zawsze ze swoim chomikiem. Co to jest? Zostaw kasę za śmietnikiem przed szkołą? Jezu, ktoś porwał Zenka. Boże.